Raz, dwa, trzy, moi drodzy, startujemy z kolejnym webinarem. Dzisiaj moim gościem będzie Piotr Wyrąbiowski, który zresztą ostatnio był gościem u Anety Nagler w środowej strefie spotkań, ale obiecałem mu, że pociągnę jeszcze dwa słowa o nim, o jego strategiach, o jego flipach i o jego kamienicach. Dzisiaj temat jest zaproponowany dotyczący właśnie kamienic. Niemniej jednak mam nadzieję, że i tak sobie porozmawiamy o flipach i o wszystkim. Moi drodzy, więc jak mnie słychać w skali od 1 do 10? Dawajcie znać. Poczekamy, aż zbierze się setka oglądających. Dzisiaj nadaję na YouTubie, na Facebooku. W tle już lecą nieruchomości, które ja akurat aktualnie robię. Natomiast czekam na wasze komentarze. Muszę mieć odpowiedź w skali od 1 do 10. Jacek Adamkiewicz, 10. Michał Stańczak, cześć Wojciech, cześć, 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 10. Mikołaj Szwarc, 10. Maciej Kaczmarek, 10. Macieju, musimy się w końcu na kawę umówić jakąś i coś ciekawego zrobić jeszcze więcej razem. Mikołaj, jak ci idą inwestycje? Opowiadaj. Witam Pawła Maciejewskiego, Michała Stańczaka, Artura Nowaka. Artur, dziękuję ci serdecznie. Widziałem, że zostawiłeś u Gorzyckiego Adriana komentarz. Bardzo mnie to cieszy, że są osoby, które dostrzegają odrobinę dobra, które robię i zostawiają dobre informacje. Was też proszę, jakbyście weszli na kanał Adriana Gorzyckiego, Przygody Przedsiębiorców. I tam ostatnio był opublikowany mój film. Jeżeli coś ci się spodoba, skomentuj pozytywnie, bo na razie to masa hejterów, tylko pisze sobie tam jakieś rzeczy, albo czepiają się, albo tam wydziwiają, a wsparcie jakieś dobre jest potrzebne. Dycha z Krakowa od Mariusza Ławickiego, dziękuję. Paweł Mrozowski, dziwnie się ciebie słucha w normalnym tempie, bo normalnie odsłuchuję w prędkości 1,75. Właśnie niektórzy mówią mi, żebym w ogóle zwolnił tempo mówienia, że jak się mówi wolniej, to lepiej publiczność słucha. Ale ja zazwyczaj miałem taką zasadę, że jak dwa razy szybciej coś robię, to dwa razy więcej tego zrobię i zawsze chciałem dwa razy więcej tej wiedzy przekazać. I chyba Artur właśnie Nowak tak zauważył, że u Adriana Gorzyckiego całkiem normalnie mówiłem, powoli i dało się to słuchać w przyspieszeniu 1,5. Więc bardzo się cieszę. Darek Tokarski, jak zdrowie? Opowiadaj. Artur Chorodeński, Adrian Bocheński, Julia, Anna Eszter. Witam cię serdecznie. Cześć, kamienice. Mikołaj przed warsztatami stacjonarnymi. Mam nadzieję, że masz dostęp do Excela z pracami domowymi. Jak nie, to pisz do mnie bezpośrednio. Marek Wróblewski, cześć, witam cię Marku. Jutro się kontaktujemy w sprawie inwestycji w Łodzi. Będziemy tam załatwiać kolejne rzeczy. No piękne mieszkanie Marka wyszło. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli je tutaj na antenie zobaczyć. Mariusz Ławicki, nadawaj po swojemu. Z Mariuszem chyba też robię nieruchomość w Poznaniu. Bardzo się cieszę. I z Janem Stańczykiem, w ogóle z Janem Stańczykiem to jest taki numer, że jego mieszkanie dzisiaj sprzedaje mi się najdłużej. Najdłużej, już 6 miesięcy wystawione na sprzedaż, ale jest dobra wiadomość. Podnieśliśmy cenę o 1000 zł na metrze kwadratowym, także jak zejdzie to mieszkanko, to będzie ze 150 tysięcy do podziału. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo ładne mieszkanie. Tomasz Fladro, cześć, mamy 68 osób. Jeszcze dobijemy 40 osób na YouTubie i Facebooku i włączam gościa specjalnego. Moi drodzy, jak cokolwiek wam się podoba, dawajcie serduszka, lajki, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No i oczywiście subskrybuj kanał, bo takich informacji jest więcej, takich programów jest więcej. No cóż, żyjemy w takiej rzeczywistości, że trzeba umieć się odnaleźć, a więc żeby się dobrze odnaleźć, no to trzeba dyskutować. I ja mam swoją wizję na to wszystko, ja też widzę, co się dzieje. Co prawda są różnego rodzaju spekulacje, no nieraz włączam kanał, no i tam pogrom przedsiębiorców, rozbiór czwarty Polski, nie wiem, czy to zauważacie. I to, wiecie, mniej więcej brzmi tak samo jak te blackdowny, które niedawno miały mieć miejsce, a jednak nie miały, że mieli nam prąd wyłączyć, że miała być tragedia. No oczywiście, wszystko drożeje, jest to efekt inflacji, jest to efekt też spekulacji,
różnych grup. Przecież im zależy na tym, żeby doprowadzić do kryzysu, bo bogaci będą się na tym bogacić, a biedni będą dalej biednieć, więc wcale się nie dziwię, że taka sytuacja jest. Niemniej jednak trzeba się w tym odnaleźć i jak ja słyszę takie informacje, że tam zaraz będzie po prostu wolność człowieka ograniczona i że będą protesty i że w ogóle jakiś tam znowu Orwell scenariusz według niego zaistnieje, to mniej więcej słucham tego i tak sobie myślę, gdzie jest UFO? Przecież tak mocno się o tym UFO mówiło, nie? Że Stany Zjednoczone to żyją UFO-em. Tam co chwila ktoś widzi UFO i co chwila NASA bada te tematy i łapią tych ufolutków. No i to był taki temat bardzo na topie jeszcze 10 lat temu, kiedy nie było tych wszystkich innych problemów, które dzisiaj mamy, ale UFO poszło gdzieś tam w odstawkę. To znaczy nie to, żebym nie wierzył w UFO, bo ja wierzę, że tak, co prawda mam na to swój scenariusz, że po prostu diabeł miesza ludziom w głowach i chce koniecznie, żeby wszyscy wierzyli, że UFO jest, więc przedstawia się jako UFO, nie? To też jest jakaś wizja tego wszystkiego. No bo przecież, znaczy, dla mnie wszechświat to jest niesamowity, bo jak sobie spojrzymy, że nasza galaktyka, bo tak, jest Układ Słoneczny, nie? Jest Układ Słoneczny, a w naszej galaktyce takich układów słonecznych jest 100 miliardów. To jest po prostu niesamowicie dużo. A takich galaktyk jak nasza jest 10 milionów. No kurczę, no przecież tam gdzieś musi być życie. Tam gdzieś też flipują. Tam gdzieś też kupują, wystawiają mieszkania na sprzedaż, gdzieś mieszkają. Takie stwory inne. No nie wiem, ludzie chyba nie, bo ludzie chyba tylko na naszej planecie. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że kiedyś się o tym przekonamy, a dzisiaj schodzimy już na Ziemię i moi drodzy, jedziemy z tematem Grzegorz Ciesielski. Teraz jest wyścig na Księżyc. Chińcy odkryły jakiś energetyczny materiał, choć to może być fake news. No tak, teraz Chińczycy chcą się zbroić i nowy wyścig zbrojeń może nam się rozpocznie. A ja na swoim kanale przedstawiam realizacje, które ostatnio robiliśmy, więc możecie się inspirować, możecie oglądać, możecie się przyłączyć do inwestycji i możemy razem wspólnie to zrobić. Natomiast pamiętajcie, że 23 widzimy się na maratonie. Maraton to jest nasza konferencja, gdzie co 30 minut wychodzi nowy prelegent i opowiada swoje doświadczenia. I jak dobrze się tutaj przyjrzycie, to u góry po lewo jest Sołtysiak, Welman, Grzymski i nikt inny jak Piotr Wyrębiowski, którego właśnie zapraszam do studia. Piotr, witam cię serdecznie, jesteś z nami. Cześć. Cześć Wojtek, witam was wszystkich, hej. Piotr ostatnio mnie zaskoczył, bo na skrzyżowaniu zatrzymuje się jakieś czarne Maserati obok mojego czerwonego i trąbi. Ja patrzę, a to Piotr Wyrębiowski i on odsunął szybę i mówi, ścigasz się? Ja mówię, kurczę, ale tu nie ma gdzie. No jesteśmy umówieni, żeby się pościgać. Na ostatnim maratonie 29 maja w Łodzi Piotr zaparkował obok mojego i to dosyć fajnie wyglądało, a dzisiaj jest i będzie opowiadał nam o swoich doświadczeniach. Witam cię Piotr serdecznie. Witam, cześć wam. Piotr, no dobra, to masz 2,5 minuty na każde pytanie. Mam tych pytań 20, 10 będziemy rozmawiać o flipach, 10 o kamienicach. Pierwsze pytanie musisz bardzo mocno skrócić, a mianowicie przedstaw, jak wyglądała twoja historia inwestycyjna, tak od początku, żebyśmy cię lepiej poznali. To masz rację, jak najbardziej. Muszę skrócić, chyba że kosztem innych pytań. Żeby jakby było jak najbardziej w temacie, zaczynałem w kamienicach i nadal w nich jestem. Tak naprawdę zacząłem od kupienia kilku mieszkań na wynajem. Posiłkowałem się wtedy kredytem hipotecznym. Jakby wgryzłem się w ten biznes, zobaczyłem, co się wynajmuje, jak się wynajmuje, za ile, jak to się opłaci, to zacząłem jakby kupować mieszkania, ale zaraz szybko je odsprzedawać z zyskiem ludziom, którzy chcą czerpać jakby swoje przychody, pasywne przychody z tego typu mieszkań. I to jest bardzo, bardzo krótka wersja mojej historii. O, no to faktycznie to niesamowicie bardzo, bardzo szybko. U Anety na kanale słyszałem, opowiadałeś o 18 flipach zrobionych od października do kwietnia. Niesamowity tak, wynik, tak. Bardzo fajny, ale ostatecznie sprzedawaliście to, czy wynajmowaliście? Bo
Ta konkretna transakcja to było 18 mieszkań w jednym budynku i jak najbardziej był to flip. Także no, póki co jestem temu wierny i tą śnieżną kulę toczę dalej, więc póki co nadal ostro flipy. Oj, Wojtku, uciekłeś mi, jakoś nie słyszę cię. Powtórzę, przepraszam, więc gdzie dzisiaj najlepiej poszukiwać nieruchomości pod najlepsze flipy? Trzecie pytanie. Wiesz co, no to w nawiązaniu do tego, czym ja się zajmuję i w czym się wyspecjalizowałem, to dla mnie się nic nie zmieniło. Wiele lat temu zacząłem od kupowania mieszkań w kamienicach. Nadal to robię teraz, nawet na troszeczkę większą skalę, tam o tym może później. Prawda jest taka, że całym tutaj jakby rozwiązaniem problemu, czy wyszukiwaniem okazji, czy dostosowywaniem się do rynku jest jakby wybór odpowiedniego produktu. Kamienice nam takich produktów dostarczają i dlatego uważam, że na Ale gdzie je obecną. wyszukujesz? Sam je rewitalizujesz cały Okej, czas. okej, dobrze, bo nie do końca zrozumiałem, może w takim razie pytanie. Tak naprawdę rynek bynajmniej łódzkich kamienic jest dość hermetyczny i mamy na tym rynku kilka osób, które kupują budynki, rewitalizują je i odsprzedają dalej. I tak naprawdę przez lata poznałem tych ludzi, wypracowałem kontakty i teraz tego typu transakcje odbywają się wręcz przez telefon z ciągłym, trzeba przyznać, przypominaniem przeze mnie, że proszę pamiętać, że ja permanentnie chcę coś kupić, tak? I w ten sposób odbywają się te transakcje. Ostatnio, żeby pójść o krok dalej, bo nie udało już mi się osiągać w większej skali te 18 mieszkań w jednym budynku, to było maksimum, które mi się udało osiągnąć, więc jakby zakupiłem budynek razem ze wspólnikami i jakby to jest rozwinięcie mojej drogi inwestycyjnej, która jakby cały czas obraca się wokół kamienic. Okej, a zdarzyło ci się poszczególne mieszkanie w ogóle, bo ty lubisz kupować pakietami, ale czy zdarzyło ci się znaleźć jakieś mieszkanie pojedyncze, takie, które zrobiłeś i sflipowałeś? Tak jak mówiłem właśnie rozmawiając z Anetą, całe piękno tego typu inwestowania według mnie polega na tym, żeby się nie rozdrabniać. Więc jakby moje absolutne minimum to jest para mieszkań w jednym budynku, żeby ułatwić sobie wszelką logistykę z tym związaną. Najważniejsze dotyczy oczywiście tu remontu, tak? Ale im więcej, tym lepiej. No, jeżeli rozmawiamy o osobach początkujących, no to pewnym jakby trudno jest sobie to wyobrazić, żeby kupić 18, 5 czy nawet 10 mieszkań, ale w mojej ocenie dwie małe kawalerki to jest jak najbardziej coś odpowiedniego, bo wiele osób zaczyna od flipów mieszkań 40 czy 50-metrowych. Tak naprawdę wolumen transakcyjny jest podobny, a jakby dywersyfikacja i jakby podział ryzyka czy prawdopodobieństwo zarobku jest o wiele większe. Okej, okay, super. To szóste pytanie teraz, mój drogi. Gdyby, albo jeszcze takie pytanie, zanim przejdę do gdyby. Sam to finansujesz, czy jak? Czy z kim? Jakby jestem jedynakiem, więc tak naprawdę do momentu, o którym wspominałem, czyli zakupu kamienicy, to były totalnie moje środki, oprócz tych mieszkań na wynajem, tak jak mówiłem, kredyt hipoteczny. Później tak naprawdę to jest ta kula śnieżna, o której wspominałem, łatwo było w sumie od przysłowiowego zera przejść do tych dużych liczb, tak, i zupełnie własny kapitał, gdzie na początku on był mierny, gdzie jakaś tam linia kredytowa, jakaś pożyczka od rodziny, gdy tylko udało się ruszyć z miejsca tą machinę, to już dalej samo poszło. Okej, okay. I teraz to gdyby dzisiaj ktoś z nas zaczynał z kamienicami, no bo rozumiem, że jesteś tutaj, żeby podzielić się wiedzą z nami, więc gdyby ktoś chciał zacząć, to co byś mu zasugerował? Od czego powinien spróbować? Gdyby ktoś koniecznie chciał
flipować mieszkaniami w kamienicach, no to jak najbardziej małymi mieszkaniami, które idealnie się w obecne czasy wpasowują, czyli wielką inflację i ucieczkę, ochronę osób, które posiadają nadwyżki finansowe, które chcą czerpać przyszłe zyski z najmu, ewentualnie liczą na wzrost wartości w czasie swojej nieruchomości. Więc jeżeli decydujemy się na kamienicę, to szukajmy jak najmniejszych metraży, przygotujmy mieszkanie pod klucz, możemy pójść też krok dalej, wprowadzić tam najemcę i taki produkt sprzedawać. To myślę, że w obecnym, nieco ochłodzonym rynku dobrze się to sprawdzi. Ósme pytanie. Największy problem twój przy konkretnym flipie podczas właśnie flipowania i podczas inwestycji? Największy problem, jaki cię spotkał, albo największa jakaś przykrość, albo jakiś zawód, albo wkurzenie, coś takiego, co pamiętasz? Tak, znaczy jedna rzecz mi przychodzi do głowy. To może będzie tak trochę wyglądało, że to jest nic wielkiego, ale tak naprawdę mówi się o tym, żeby nie kupować mieszkań na poddaszach i na parterach. Ja zawsze byłem jakby przeciwny temu, w sensie, że dlaczego nie, jeżeli się spina, jeżeli do tego właściwie podejdziemy. I w jednym z budynków kupiłem trzy lokale, wtedy dwa były na parterze. Z jednym okazał się pewien problem, bo niewłaściwie były odizolowane fundamenty i tak naprawdę na własną rękę musiałem wykonać iniekcję, żeby otworzyć izolację poziomą takich fundamentów. Dodatkowo skuty został tynk w całym mieszkaniu, żeby dać tym ścianom oddychać, jakaś tam farba oddychająca. I to teoretycznie był ten minus, tak? Ale po tych całych zabiegach, po tym odkryciu cegły, pomalowaniu jej na biało, to jest jedno z najwspanialszych mieszkań, które wyszło spod moich skrzydeł pod kątem wizualnym i mimo wszystko nadal dobrze na nim zarobiłem. Ale tak, troszkę było tam nerwów, troszkę dużo więcej czasu to trwało i większe środki na remont, ale to jest w sumie jedyna taka rzecz, która można by powiedzieć, że czy mnie zaskoczyła, zasmuciła, czy była jakimś dla mnie problemem. Dziewiąte, największa wpadka podczas flipowania twoja. No to musiałbym pod to podpiąć jakby, bo ja jestem bardzo, że tak powiem, bezpiecznie podchodzę do tych tematów. Jestem bardzo przezorny. Czasem myślę, że odpuściłem jakieś okazje na flipa przez to, że byłem taki, że tak powiem, szukałem dziury w całym, tak? I no niestety nie mogę się pochwalić żadną wpadką. Nigdy nie było tak, że nie zarobiłem albo nawet wyszedłem na zero. Zawsze jestem do przodu. No przepraszam, może to nie powinno tak wyglądać i nie wyciągnie ktoś sobie z tego jakiejś nauki, ale tylko to, o czym tutaj wspomniałem, o tych sprawach z wilgocią. Może jakieś były mniejsze tematy, które teraz naprawdę nie potrafię wygrzebać, ale coś, co by mi tam spędzało sens powiek albo którymś obudzony w nocy mógłbym powiedzieć, to nie, absolutnie nie. Okej, największy zysk, który ci się przytrafił? Przede wszystkim trzeba jakby naprostować myślenie, jeśli chodzi o tym, czym ja się zajmuję. Czyli jeżeli ja mówię tutaj, że im mniejszy metraż, tym mamy mniejszy wolumen transakcyjny. Więc tak naprawdę, jak tutaj wspominałeś, że uda wam się wyciągnąć 150 tysięcy na flipie, więc jeżeli mówimy o takich kwotach, to absolutnie jest to niemożliwe. Bardziej powinniśmy o tym myśleć procentowo. Typu sprzedanie mieszkania za 60 tysięcy, przepraszam, za 160 tysięcy, z czego, nie wiem, 45 tysięcy to jest zysk, tak? No to jakby w takich ramach finansowych, czy właściwie nawet bym powiedział procentowych, bo to mamy blisko 30% marży, rozmawiamy, ale też takie kwoty pozwalają, wracając do jednego z swoich wcześniejszych pytań, finansować to we własnym zakresie, tak? I wchodzić w kolejne mieszkania, zadatkować kolejne mieszkania, kupować na zakładkę. Więc jakby zyski rekordowe to tam coś koło 47 tysięcy na mieszkaniu, ale w mieszkaniu, które było sprzedane za około 160 tysięcy, więc to jest w parze, należy te informacje podawać. Okej, okay, no to jest dobra informacja. I teraz, mój drogi, powiedz, takie pytanie, które teraz sumuje albo jakby rozszerza nam tą wiedzę dotyczącą tych kwestii finansowych, czyli za ile starasz się kupować dziś, bo rozumiem, że w Łodzi inwestujesz.
Tak, w Łodzi, tylko i wyłącznie w Łodzi, tak. Powiedz, za ile kupujesz za metr kwadratowy i za ile za metr kwadratowy starasz się sprzedawać? To powiem troszeczkę przekornie, bo mam takie hasło, które staram się jakby reklamować, że kupuję na metry, sprzedaję na sztuki. I faktycznie, jeżeli kupuję od takiego zawodowca, który już ma ileś tam 10 czy kilkanaście kamienic na swoim koncie, to tak naprawdę on nie rozróżnia wartości metrów kwadratowych, czyli może mieszkanie, które ma 27, a 15 sprzedać właściwie w podobnej cenie. Może się to wydawać dziwne, ale, no, ale tak to działa. I w sumie ja wypracowując swój zysk na tym bazuję. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że ja sprzedaję trochę w taki amerykański sposób, bo tak, że ja nawet nie wiedziałem do końca, za ile z metra sprzedaję, czy nawet no, kupuję to może źle słowo, no bo tutaj jakby sam sprzedający to na mnie wymuszał. Ale ja mam taki wzór tak naprawdę, że podchodząc do jakiegokolwiek tematu, czy widząc Excela z mieszkaniami, czy będąc w samym mieszkaniu, to tak naprawdę muszę zacząć od tego, za ile to mieszkanie sprzedam. W drugiej kolejności, bo to jest bardzo ważne, ile chcę na nim zarobić, i jakby sprawdzona już, skalkulowana wielokrotnie kwota na remont, i tak naprawdę wychodzi mi kwota, którą jestem w stanie zapłacić. Tak naprawdę kupuję dwa rodzaje mieszkań, czyli takie ogromne kawalerki, po 24-25 metrów, które mogłyby uzyskać, nie wiem, sypialnię, czy nawet ślepą sypialnię, lub takie mieszkania trochę kontrowersyjne, typu 15, 17, 18 metrów. I tak naprawdę przeliczając to już do tych sławetnych metrów kwadratowych, to jeżeli jest mniejsze mieszkanie, to możemy z metra zapłacić troszkę więcej, bo też drożej je sprzedamy. Takie mieszkania, takie kawalerki teraz już nawet dochodzą tam do 12 tysięcy złotych z metra kwadratowego przy sprzedaży. Uważam, że w obecnych czasach, kupując mieszkanie w kamienicy małe, i nawet jeżeli będzie miało ósemkę z przodu, to możemy na nim zarobić. Tak, to już skwituję, bo tu się rozwinąłem mocno. Okej, i ja już w ogóle nie usłyszałem. To ile za metr przy zakupie? Myślę, że przy malutkim mieszkaniu jeszcze ósemka z przodu zapewni nam zysk. Mówimy o malutkim mieszkaniu typu Przy 15, zakupie 7, czy przy sprzedaży? zakupie, tak, przy zakupie typu 15, 17 metrów. Jeżeli będziemy liczyli na zysk typu 15, 20 tysięcy na takim mieszkaniu, to myślę, że już taką zupełną granicą jest 8 tysięcy. Czyli Powyżej osiem tej to jest kwoty. kupna sprzedaż? Tak jak mówiłem, takie malutkie mieszkania jesteśmy nawet w stanie teraz sprzedawać za 12 tysięcy złotych z metra. Za 12. Czyli ile na remont przewidujesz? I to jest też temat rzeka, bo jeżeli robimy w małej skali, to tak naprawdę możemy mieć hermetyczną swoją ekipę remontową, i ten remont Ile jest. ekipa bierze za metr? Jeszcze raz. Ile ekipa bierze za metr? Ale sobie, Wojtek, ja się dogaduję z ekipą, nie za metr, tylko za gotowy produkt tak naprawdę, czyli wchodzą, widzą totalną rozpierduchę i słuchajcie, panowie, jak wyjdziecie stąd, to ma być mieszkanie pod klucz. Jestem z nimi też tak dogadany, że materiały, które są potrzebne do wykonania remontu do stanu deweloperskiego, zapewnia ekipa, a ja później finansuję tylko te mieszkania, które od stanu deweloperskiego są potrzebne do uzyskania mieszkania pod klucz. I tak naprawdę, podam teraz przykład taki reprezentatywny. Ekipa w tej chwili bierze około 20 tysięcy za takie mieszkanie około 15 metrów, między 23-24 tysiące za mieszkanie tam 22-23 metry. Tak naprawdę jest w tym usługa od zera pod klucz i materiały od zera do stanu deweloperskiego. Tak, to mogę spuentować. Nigdy nie liczyłem, jak to wychodzi z metra, tak? Bo to, tak jak mówię, cena z metra nie do końca się mieści w moich kalkulatorach, bo tak naprawdę chodzi o czysty przepływ gotówki z tej 20 strony. tysięcy przy 15-metrowym. Tak, 20 tysięcy robota i materiały do stanu Czyli deweloperskiego. około 1330 zł. Tak. No tak, jeżeli tak obliczyłeś, to pewnie tak. No tak obliczyłem. A okej, okay, a jeżeli ma 25 metrów, to ile?
Wiesz co, to jest, no, tak jak powiedziałem, około 23-24 tysiące, bo tak No. naprawdę to się niewiele różni. To dochodzi te kilka metrów takiej w sumie bezwartościowej powierzchni dla takiego wykonawcy, czyli trochę sufitu, trochę ścian, trochę podłogi, ale to, co jest najdroższe, No, tam najbardziej jest czasochłonne. sedes, jest wanna, jest Tak. terakota, jest płytki są. Więc jakby rozszerzamy tylko tą część dzienną. Ale Więc to jakby ten znaczy, koszt. że oni kupują wszystko, wszystko, wszystko. Z reguły, jak już się tam wchodzi, no to otwieramy drzwi, wrzucamy gana, zamykamy, wybucha, wtedy wchodzi ekipa. I tak naprawdę, no, żeby ułatwić sobie życie i żeby Ale nie. sedes jest i bateria jest. Tak. I prysznic. Nie, czy nie, w efekcie finalnym jest wszystko absolutnie, co jest potrzebne Ale prysznic czy do... wanna? Nie, nie, wanna nie, tylko prysznice jakby, no to wiadomo, że w takich metrażach nie wrzucimy wanny. A czym ogrzewacie zazwyczaj w takich lokalach? Czy ja tylko i wyłącznie kupowałem mieszkania w kamienicach, które miały ogrzewanie wiejskie. I to jest ten element, tego bym powiedział, właśnie mojego takiego strategii zachowawczej, tak? Bo są inne możliwości, ludzie z tego korzystają, zarabiają, ale jakby no, zawsze wybierałem te najbezpieczniejsze. Okej, okay, tu mamy taką internautkę na Facebooku, która zadaje najwięcej pytań, a jej nick brzmi Joanna albo Joanna, niezależnie jak. Przy okazji pozdrawiamy Ignacego Litwina. Ona zadała już pytanie tutaj, czy można ze mną uczestniczyć we wspólnej inwestycji, czy można mieć wpływ na aranżację? Można, czy można się włączyć w remont? Można. Jakie są koszty remontu widełki od 1,5 do 2000, w zależności jak robimy? Ile trzeba włożyć, by współuczestniczyć? Wszystko jest opisane na stronie wiwn.pl łamane na 50. Za chwilę ją wyświetlę. A teraz pytanie do ciebie od Joanny. Czy masz skalkulowany średni czas remontu? Wiesz co, no to jeżeli miałbym bardzo to uśredniać i skracać swoją wypowiedź, to powiem, że 6 tygodni na taką kawalerkę. Raz jest to szybciej, raz jest to dłużej, ale średnia to jest około 6 tygodni. Około 6 tygodni. Bardzo dobrze. A ja tutaj już wyświetlam ten adres wiwn.pl łamane na 50. Zerknijmy sobie jeszcze. Mariusz pyta, co jest główną cechą mieszkań w kamienicach, która konkurowałaby z mieszkaniami w płycie, czy nowymi budynkami? O ile można to określić według ciebie? Pierwszą cechą, która przychodzi mi na myśl, no to jest lokalizacja, tak? Jak to opierają się na Łodzi, kamienice leżą w centrum, jest to jakby niezaprzeczalne. Łódź to póki co nie jest Warszawa, że pewne rzeczy, nawet duże, opłaca się burzyć, więc jeszcze to się nie dzieje, więc jakby remontowane, rewitalizowane jest to, co istnieje, i to jest niezaprzeczalny atut. Każdy wie, jak jest ważna lokalizacja w przypadku mieszkań na wynajem. Z reguły jest to ludność napływowa, czy ktoś przyjeżdża do nowej pracy, czy do szkoły, no to chciałby mieszkać w centrum. No tak mamy zakodowane, że będzie nam wygodnie, i tyle. Więc jakby tego typu, to jest jedna rzecz. Jakby sam klimat budynku, jeżeli mamy malutkie mieszkania, to kondygnacja to jest minimum 3 metry wysokości, a nieraz widziałem 3,80 czy 4,20, no to jakiś pawlat czy ewentualnie antresola bardzo zwiększa walory użytkowania tego typu mieszkania, a dodatkowo nie mamy wrażenia, że wchodzimy po prostu do budy dla psa. Na takiej małej powierzchni, jak mamy sufit wysoko nad głową. No i tu płynnie przechodzimy do tego najważniejszego waloru inwestowania w mieszkania w kamienicach. Inwestowania mieszkania w kamienicach, czy flipowanie mieszkaniami w kamienicach. Tak naprawdę to są takie zaszłości historyczne, bo w głębokim PRL-u organy państwowe dokwaterowywały lokatorów, obcych sobie ludzi do mieszkań, i ci, którzy chcieli zachować jakąś tam prywatność i odrębność, dzielili je sobie, i tym samym po tych wszystkich zawirowaniach właśnie w kamienicach możemy spotkać takie metraże, o których tutaj wymieniałem, typu 15, 17, 24 metry, gdzie w obecnym systemie prawnym ich stworzenie od zera byłoby niemożliwe. I myślę, że to jest taki kluczowy element. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze pytania od internautów. O stropy w kamienicach. Czy sprawdzasz je, czy tam rewitalizujesz te stropy? Jak to u ciebie jest?
Znaczy, no to już jest temat rzeka i legenda wręcz. To trochę tak wygląda, jak ja jestem na, oczywiście jako słuchacz, uczestnik wszelkich jakichś tam szkoleń czy eventów, to ludzie się boją kamienic ze względu na jakieś nieprzewidziane koszty remontów, na czele tych żali czy tych obaw właśnie występują drewniane stropy. Jak to wygląda? To tak naprawdę, jeżeli zaczynamy, to jak najbardziej zalecam wszelkimi sposobami sprawdzać, wykonywać tak zwane odkrywki stropów, zaglądać w gniazda, w których belki zakotwiczone są w ścianach, bo jeżeli belka miałaby się uszkodzić, to właśnie w tym miejscu, czy poprzez zalania wynikające tam z niszczelnego dachu, czy jakąś wilgoć podciąganą ze ściany, z gruntu. Więc jakby jak najbardziej ja też tak robiłem. Oglądając ewentualnie budynki całe do zakupu, jak najbardziej też, tak, żeby wiedzieć, jakby na czym stoję. I to jest jakby też kolejny ważny aspekt kupowania mieszkań w kamienicy, bo gdy kupujemy od dewelopera nowe mieszkanie, ewentualnie wielkie płycie, to tak naprawdę koncentrujemy się na samym mieszkaniu. Tutaj do tematu musimy podejść holistycznie i wiedzieć, co jest, co będzie robione z kolejnymi częściami budynku. I jak najbardziej stropy są takim elementem. One są, nie są niczym złym, jeżeli są w dobrym stanie. Ktoś, kto jest doświadczony, potrafi stanąć tak na środku pomieszczenia, odpowiednio podskoczyć, ten strop powinien być sprężysty, nie powinien zostać na dole. W kamienicach mieszkania są jakby sprzedawane z przeznaczeniem do totalnego remontu, więc nigdy nie spotkałem się jeszcze, aby sprzedający robił problemy w przypadku takich odkrywek. Możemy robić to we własnym zakresie, jeżeli się na tym znamy, zabierając ze sobą kogoś z ekipy remontowej. Jednak jeżeli ktoś zaczyna, to najlepiej zabrać ze sobą jakiegoś konstruktora lub rzeczoznawcę majątkowego i zweryfikować, w jakim stanie są stropy. Kolejnym takim punktem wtajemniczenia jest współpraca po prostu z godnym zaufania kamienicznikiem. I tutaj jakby, to jakby już nie jest na naszej głowie, tak, bo do nas należy dobranie sobie odpowiedniej osoby do współpracy. 18 pytanie. Czy podana cena remontu około 1500 zł w tej twojej kawalerce w kamienicy obejmuje koszt elewacji dachu, instalacji wodkanej elektryki? No to właśnie mamy, mieszamy fakty, bo cały czas rozmawiamy tutaj tylko i wyłącznie o mieszkaniach, o wycinku kamienicy, tak? Czyli że kupujemy mieszkanie od kogoś, kto tą kamienicę rewitalizuje i my się nie w ogóle nie przejmujemy kosztem elewacji czy dachu i nie jest to także wliczone w fundusz remontowy, bo mogłoby nam to zaburzyć przyszłe tam przychody z najmu. My kupujemy mieszkanie, które jest w złym stanie technicznym i tylko te koszty, o których tu rozmawialiśmy, dotyczą mieszkania. I tak obejmuje to instalację elektryczną, hydrauliczną, no i rozprowadzenie ewentualnie nowej kanalizacyjnej odpływu do walki prysznica i tak dalej. Czy w tej cenie jest stolarz, kompletna łazienka, kuchnia, sprzęt AGD? Nigdy nie, no to nie. W tej cenie, którą jakby tutaj dzieliłeś sobie na metry, gdyby ktoś wszedł do takiego mieszkania, to zobaczyłby mieszkanie w stanie deweloperskim. Teraz do tej ceny, o której rozmawialiśmy, wchodzę ja, wchodzą podłogi, sprzęty, kafle, wszelkie wyposażenie. Te 20 tysięcy, które było takim przykładem reprezentatywnym przy mieszkaniu 15-metrowym, jest od totalnego zera do stanu deweloperskiego. A no widzisz, bo ja cię pytałem, czy w tych 1500 masz sedę, zamówiłeś, że masz. A więc sobie się rozgadałem i tak może nie zrozumiałem. No to prostujemy. Okej, no to już wszystko naprostowane. No to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pytania od internautów, to chyba tutaj mamy wszystko, ale tak, tutaj Mariusz zadał jedno pytanie, które już było, a w mailu jeszcze takie ogólne, 19 pytanie już, czy flipowanie mieszkaniami w kamienicach to trudny temat dla początkującego inwestora? Jakbyś to skomentował? Skomentowałbym, że tak. Nie jest niemożliwy, ale na pewno jest trudniejszy od jeżeli ktoś rozpoczyna swoją drogę, to na pewno łatwiej ma wielkiej płycie czy u dewelopera, ale jeżeli ktoś właściwie podejdzie do tematu, właściwie odpowiedzialnie się przygotuje, tak jak chociażby wspomniany konstruktor, rzeczoznawca, czy właściwe zweryfikowanie kamienicznika, to jeżeli już zacznie i zrobi kilka flipów, to o wiele łatwiej uzyskać jest tam efekt skali i tym samym zarabiać więcej. Czyli zacząć jest
Nieco trudniej, jak najbardziej tak. Jest o wiele więcej potencjalnych problemów czy jakichś możliwości niepowodzenia, ale później jest łatwiej. Okej, dziękuję. Ja na dole podaję tę informację, że kto z Piotrem tutaj dzisiaj udostępni na swoich social mediach na nasze nagranie i wyślę link na infomapa.wif.pl, otrzymuje albo strefę nieruchomości archiwalną, może to być 16, może to być inna, albo rabat na maraton. I tu możecie podać informację, jakiej wielkości rabat Was interesuje. Umawiamy się, że niedobór będzie pokrywał Piotr, czyli Wy mówicie, chcę, nie wiem, 50%, to za resztę dopłaca Piotr. Ok, tak się umawiamy, możecie pisać. Piotrowi zależy, żeby film miał zasięgi, więc powiedział, że się dołoży. Tak, Piotr? Dobra, zobaczymy, ok. W takim razie, moi drodzy, przechodzimy jeszcze do naszej konferencji. Powiedz, Piotr, byłeś na ostatniej konferencji i w czym ona cię urzekła? No bo dzisiaj jesteś prelegentem, ostatnio byłeś jako słuchacz. Powiedz, co inwestorzy zyskują, będąc na takiej konferencji, według ciebie? Według mnie to tak naprawdę możemy to podzielić na dwie grupy. Jeżeli ktoś zaczyna, to będąc na sali otrzyma ogrom wiedzy, jakby może się jakby czerpać garściami od specjalistów, od praktyków, od ludzi, którzy jakby no wiele już zrobili, którzy mogą odpowiedzieć na pytania, czy swoim przykładem jakby pokazać drogę, więc jakby jeżeli ktoś zaczyna, no to no, ta sala wykładowa jest dla niego idealnym miejscem. Jeżeli ktoś jednak jest bardziej doświadczony, to myślę, że w tej jakby nieoficjalnej części, na korytarzach, na obiedzie, no, spotkamy osoby, które bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą. Kontakty są przekazywane, tak? To myślę nawet, że jako już jakby z perspektywy lat na to patrząc, no to okej, okay, jeżeli chcemy zacząć, no to sala jest jak najbardziej obowiązkowa, żeby być odpowiedzialnym, przygotowanym do tego biznesu, ale jeżeli już stwierdzimy, że okej, okay, no ten etap ja już mam za sobą, to wiem, no to warto kupić bilet tylko po to, żeby postać na korytarzu i porozmawiać z tymi fliperami, deweloperami czy inwestorami. Będziemy poruszać tam takie tematy jak pozyskiwanie nieruchomości inwestycyjnych w dzisiejszych czasach. Tu będą debatować Paweł Albrecht, Patryk Sołtysiak, Dariusz Kusper, Dariusz Donat, Aleksander Weiss, Krzysztof Podlewski. Większość z tych osób była już u mnie na kanale, opowiadała o swoich inwestycjach. Panel dyskusyjny drugi, najważniejsze wskazówki dotyczące sprzedaży i negocjacji. Tu Piotr będziesz, tu będzie też Natalia Drysiak, Magdalena Kaźmierczak, Adam Grzymski, Apolonia Aleksandrowicz, także całkiem niezły skład. W międzyczasie będziemy mieli wystąpienia prelegentów pojedynczych, ale też trzeci panel, jak inwestować w nieruchomości w najbliższym czasie, i tu będziemy rozmawiać z Bartłomiejem Betą, Danusią Prochalską, Pawłem Preisnerem, Maciejem Wellmanem, Tomaszem Górą, także zobaczymy, ale to, co faktycznie najważniejsze w tym wszystkim i to, co wspomniałeś, to jest networking, to jest wymiana doświadczeń, kontaktów, wiedza, to jest jedno, a pamiętajcie, że możecie wynegocjować sobie rabat na najbliższe wydarzenie, wystarczy napisać na infomałpa.wiwn.pl. Zobaczmy jeszcze jedno pytanie, którego chyba nie poruszyliśmy, jaka jest grupa docelowa, komu ty sprzedajesz te nieruchomości w tych kamieniczkach? Jasne. To też bardzo lubię tego typu pytania, bo nawet je troszeczkę rozszerzę, bo nigdy nie sprzedałem mieszkania komuś, kto miał w nim zamieszkać, nigdy nie sprzedałem mieszkania na kredyt. I tak naprawdę do momentu zakupu kamienicy i próby rozpropagowania tej inwestycji nie wystawiałem nawet ogłoszeń, więc tak naprawdę sprzedaję tylko i wyłącznie osobom, które dalej chcą zarabiać na tych lokalach, tak? Czyli
sprzedaje inwestorom pasywnym, którzy będą czerpać z tego zyski. I dlatego to jest to, o czym cały czas przewijało się przez naszą dyskusję, że na te obecne czasy, gdzie mamy ochłodzenie, sprzedajemy produkt, który będzie wzbogacał innych. Tak? To nie jest tak, że sprzedaję docelowemu klientowi, który może mieć problem z uzyskaniem kredytu, sprzedaje to za gotówkę osobom, które będą dalej zarabiały na tym produkcie. Super, dziękuję. Tutaj jeszcze pojawił się jeden komentarz o antresolach. Czy ty kojarzysz, jaki koszt antresoli może być? Wiesz co, ja ci powiem w ten sposób. Antresole to jest temat rzeka, bo tak naprawdę wtedy w tym pakiecie, którym kupowałem 18 mieszkań, to człowiek, który przygotowywał kamienicę, jakby było wynegocjowane, że, no, że one tam już będą. Ja sam osobiście jestem raczej za pawlaczami. Bardziej chodzi o to, żeby zwiększyć funkcjonalność tego typu małego mieszkania, niż utrudnić życie schodami, czy wprowadzać jakiś element nawet niebezpieczeństwa. Mam wrażenie, że jakby jest to możliwe, uatrakcyjnia to bardzo lokal, ale dobrze, gdyby była to jakaś ostatnia kondygnacja, nawet to poddasze, które no, jakby powinniśmy teoretycznie unikać, bo powiedzmy okno dachowe dodatkowo doświetla tą antresolę. Nie potrafię powiedzieć z głowy kosztu, ale myślę, że jakbym dogadywał się z ekipą, to w przypadku takiego mieszkania to koszt dodatkowy nie przekroczyłby 2-3 tysięcy, no tak to powiem. Tak? Ale ja raczej zachęcam i też sam stosuję robienie pawlaczy, bo to wpływa na pozytywny odbiór lokalu. Moi drodzy, dobiega końca dzisiejsze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że Piotr był gościem na kanale 10 dni temu. Można zobaczyć wywiad z Anetą Nagler, redaktorą naczelną naszej strefy nieruchomości. Aneta zadawała pytania o gospodarkę, o to, co się dzieje dzisiaj, o to, jakie podejście właśnie do tego wszystkiego ma Piotr. Także można sobie jeszcze posłuchać coś na ten temat. A ja ostatnie pytanie do Piotra. Piotr, tutaj podczas naszego dzisiejszego spotkania pojawiało się wiele takich motywacyjnych myśli, jak ta poniżej, że martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój. Takim moim ulubionym powiedzeniem jest to, że tak już tutaj patrzę, to jest, moi drodzy, im bardziej w życiu ma się pod górkę, tym piękniejsze potem będą widoki. Natomiast jakie ty masz takie powiedzenie, które zapadło ci gdzieś w pamięć, które motywuje cię co dzień do życia i do pracy? Ja przyznam szczerze, że ciągle szukam tego typu mądrości, ale ostatnie, i tak trochę mnie tym zaskoczyłeś, jak jeżeli miałbym powiedzieć, to są słowa Johna Lennona, że w końcu wszystko będzie dobrze. A jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest koniec. Wspaniale, no to bardzo dobrze. Ta, o właśnie, a mnie ostatnio Brzoska zainspirował, że sukces jest to przechodzenie bez gasnącego entuzjazmu między porażkami. Więc porażka i niegasnący entuzjazm po to, żeby działać. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście. Dzięki. Jeżeli chcecie, zapraszamy 23 października. Piotr będzie na naszej konferencji w Warszawie w hotelu Hilton. Będzie do dyspozycji, będzie można z nim usiąść, pogadać, napić się kawy albo soku wyciskanego z pomarańczy. Piotr też będzie na networkingu dzień wcześniej, więc będziemy działać, rozwijać te kontakty. Jeżeli cokolwiek Wam się podobało, dawajcie lajka, dawajcie serduszko. Życzę Wam miłej, spokojnej nocy. We wtorek mamy kolejne spotkanie o 20:30, więc zapraszamy Was serdecznie. Dzięki, Piotr, za obecność. Wszystkiego dobrego. Cześć Wam, cześć Wojtek.